Zastanowimy się teraz, jak będzie wyglądać życie gospodarcze w nowych okolicznościach. Naszą debatę podzielimy na takie 3-15-minutowe niespełna segmenty, rundy. Pierwsza runda to zawirowania lat 2020-2022. Prelegenci będą mówili o swoich doświadczeniach. Runda druga, porozmawiamy o konieczności transformacji gospodarczej w kierunku sustainability, czego potrzebujemy, aby ją przeprowadzić. I runda trzecia. Wszyscy uczestnicy dostaną to samo pytanie. Poproszę ich o wymienienie trzech rzeczy, które będą charakteryzować życie gospodarcze przez kolejny rok. Scena gotowa, więc zapraszam prelegentki i prelegenta. Pani Agnieszka Wolska, wiceprezes banku BNP Paribas, odpowiedzialna za obszar bankowości MŚP i korporacyjnej, zapraszam. Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl i Edmund Schink, dyrektor do spraw inwestycji BNP Paribas Wealth Management. Zapraszam. Wielkie brawa. Proszę, zajmujemy miejsca, mikrofony w dłoń. Proszę się wygodnie rozsiąść. A państwo, którzy oglądają nas online, mogą sobie też wybrać. W górnym rogu jest opcja języka. Panel będę prowadził w języku polskim. I zaczynamy tę pierwszą rundę, o której wspomniałem, czyli zawirowania lat ostatnich dwóch. Pani prezes, pierwsze pytanie do pani. Z pani doświadczenia, banku doświadczenia, jak turbulencje ostatnich lat wpłynęły na decyzje inwestycyjne, jak pani patrzy na klientów i bank? No tutaj jest przez te ostatnie 2,5 roku, to się tak jakby całe życie przetoczyło w to i we w to z powrotem, więc trudno tutaj powiedzieć o jakby jednym trendzie. Ale to, co jest ważne, to to, że jak nastąpił COVID, który był totalnie nieznany wszystkim wcześniej, no to banki się zatrzymały. W sensie tak, jak miałam takie wrażenie, że zegar się zatrzymał i wiele z naszych klientów też się zatrzymało, starając się przystosować do nowej rzeczywistości. To się od razu odzwierciedliło tym, że był najniższy w historii chyba popyt na kredyty, czyli na inwestycje, bo tego typu zjawisko nie miało w ogóle miejsca wcześniej. Później widać było, jak szybko ta gospodarka się adaptuje, jak ten popyt się zwiększa. I drugie takie zatrzymanie miało miejsce teraz w drugim, trzecim kwartale tego roku, kiedy znowu wojna w Ukrainie wytrąciła wszystkich z równowagi, bo mówiliśmy sobie, dobra, COVID i teraz już naprawdę i będzie super i będzie ten 2022, wchodziliśmy pełni optymizmu. A później się okazało, że to, o czym czytamy w podręcznikach do historii, to ma miejsce i to ma miejsce w Europie. I wtedy rzeczywiście to był chyba trzeci i czwarty najniższy odczyt, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na kredyt inwestycyjny, NBP pokazał w swojej ankiecie. Także tutaj to na pewno widzimy. Z drugiej strony też to, co widzimy, no to duże zapotrzebowanie na kredyt obrotowy, szczególnie to, co to się dzieje w ostatnim okresie. Tak jak inwestorzy boją się tego długiego horyzontu czasowego, ergo unikają inwestycji, tak bardzo są skupieni na tym, aby zapewnić bezpieczeństwo swojemu biznesowi i zwiększają linie krótkoterminowe, ale też widać, że to wykorzystanie tych linii krótkoterminowych bardzo idzie w górę. I to ma też takie, to jest też pokłosiem nie tylko samej wojny, ale też w ogóle zmiany z nastawienia, jeżeli chodzi o politykę zapasów, z just in time na just in case, czyli ładujemy te stoki tak, żeby było blisko i żeby było bezpiecznie. To ma też taki, to jest też pochodną tego, że firmy patrzą teraz bardziej na resilience niż efficiency, czyli nie tyle, aby to dodatkowo gram marży zarobić, ale po to, żeby rzeczywiście w przypadku odcięcia czy też wypadnięcia jakiegoś dostawcy, to żeby na tym rynku dalej funkcjonować, bo wielkie koncerny automotive czy nie tylko pokazały, że brak jednego komponentu przyczynia się do tego, że nie jesteśmy w stanie sprzedawać. Więc tutaj jest na pewno taki shift na rynku. I trzecia taka rzecz, o której też chciałam powiedzieć, to jest jeszcze aktywność M&A-owa, czyli aktywność, jeżeli chodzi o fuzję i przejęcia. COVID nam się skorelował z tym okresem niskich stóp procentowych jeszcze.
I wtedy rzeczywiście była taka sytuacja, kiedy było mało inwestycji, ale wtedy to był rzeczywiście taki okres, kiedy ten rynek M&A-owy, fuzji i przejęć ruszył do przodu i bodajże 2021 był największym w historii, znaczy było najwięcej transakcji o najwyższej kwocie. W sumie na rynku to było 5 tryliardów euro. To były tego typu transakcje. A było, widać, panie prezes, tak chciałem dopytać o klientów, widać było jakieś uodpornienie i większy spokój w podchodzeniu do decyzji inwestycyjnych, czy w ogóle do patrzenia na to wszystko, bo tak, pandemia trwała długo, różne były jej fazy, różne ataki różnych rodzajów wirusa, później wojna w Ukrainie. I jak się patrzyło na przykład ostatnio, jak spadł pocisk przewodowy na przykład, nie? I się patrzyło na giełdę, to tam już nie było reakcji na niektóre rzeczy, inaczej spokojnie reagowała. Czy jak to było? Mnie się wydaje, że tak jak rozmawiamy ze swoimi partnerami biznesowymi, to znaczy polskie firmy i w ogóle firmy są bardzo już takie sprytne i naprawdę elastyczne, jeżeli chodzi o nastawienie do tych przeciwności losu. Ostatnio nawet analizowaliśmy taką sytuację, że de facto my w tej sytuacji, znaczy w tym kryzysie, który mamy, bo możemy mówić o pewnej sytuacji trudnej, wchodzimy z sektorem przedsiębiorstw, który jest najlepiej prosperujący od wielu lat. Czyli jak gdyby firmy polskie uczą się gromadzić gotówkę, uczą się zarządzać w tej niepewności, uczą się wyciągać wnioski i to widzimy też po swoich klientach, jak szybko na przykład poszły inwestycje w nisko energooszczędne rozwiązania versus energochłonne. To chciałbym zapytać z tej perspektywy pana Edmunda Szynga w takim razie o klientów już zamożnych w takim razie. Klienci zamożni. Jak zawirowania od czasu wybuchu pandemii COVID-19 wpłynęły na ich działania, postrzeganie rynków finansowych i postrzeganie rynków finansowych klientów zamożnych? Witam wszystkich Państwa. Przykro mi, ale to będzie po angielsku. Niestety nie znam języka polskiego. A zatem w odpowiedzi na Pana pytanie powiedziałbym przede wszystkim, że klienci zamożni bardzo lubią takie zdarzenia, bo się na tym bogacą, zarabiają więcej. Dlaczego? Rozumiem, że to brzmi dziwnie, ale przede wszystkim najpierw był COVID. Nikt nie wiedział, co się dzieje, nie rozumiał, co się dzieje, ale jedna rzecz, którą robiły dobrze centralne banki i rządy, to było to, nie wiemy, co się dzieje, ale to jest pierwszy raz chyba w historii, kiedy gospodarki zostały zamknięte. Powiedziano nam, żebyśmy zostali w domu i nie szli do pracy i rządy stwierdziły, co robimy, w jaki sposób mamy utrzymać gospodarkę, kiedy ludzie nie chodzą do pracy, bo nie mogą. I odpowiedź była dla wpuścić mnóstwo pieniędzy do gospodarki. Banki wpuściły mnóstwo płynności do globalnej gospodarki, aby wesprzeć gospodarkę. I to odniosło skutek. To był sukces. Innymi słowy, nauczyliśmy się, wyciągnęliśmy wnioski z poprzednich kryzysów i pierwszy wniosek z każdego kryzysu jest: nie czekaj z reakcją. Im szybciej zareagujesz, im silniej zareagujesz, im więcej działań podejmiesz, żeby ratować gospodarkę, tym lepiej. I dla zamożnych klientów to było świetne rozwiązanie, bo najpierw oczywiście byliśmy w szoku, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. I w marcu 2020 wszystkie rynki finansowe przeżywały koszmar, ale po interwencji ze strony rządów i banków centralnych rynki stwierdziły, no to świetnie, wygląda, że jest lepiej. I pojawiły się szczepionki, sytuacja jeszcze bardziej się poprawiła, ponieważ zobaczyliśmy, że może być wyjście z tego kryzysu. W efekcie rynki poszły do góry i jeszcze bardziej przez cały 2020 aż do 2021. I oczywiście zamożni klienci inwestują, więc ich inwestycje zyskały na wartości. Ten rok nie był tak dobry, ale mieliśmy prawie 2 lata fantastyczne, ten rok jest trudniejszy, ale ogólnie całość tego kryzysu była dla nich świetna, ale nie tylko dla zamożnych klientów. To dotyczy większości gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe w Europie i Wielkiej Brytanii mają dużo więcej oszczędności w bankach niż miały przed COVID-em. Nawet teraz.
I to jest jeden z powodów, dla którego konsumenci mogą nadal konsumować mimo inflacji, mimo wysokich cen energii, ponieważ mają nadal pieniądze w banku, które mogą wydawać, bo kiedy siedzieliśmy w domach, nie mogliśmy wydawać pieniędzy w sklepach. W sklepach pieniądze zostały w banku. Jest to bardzo dobre, było to bardzo dobre dla banków wtedy, a teraz dla konsumentów, bo mogą wydawać pieniądze, co chciałbym dopytać o tych klientów zamożnych i ich reakcje, które pan opisał. Czy one dotyczą klientów ogólnie na całym świecie, czy jednak jak się spojrzy na mapę Europy, Azji, Ameryki, to jednak różnice w reakcjach widać? Tak, zawsze są różnice. No właśnie. Klienci azjatyccy są najbardziej agresywni. Kiedy rynki spadły, najbardziej się przestraszyli, ale kiedy zaczęły z powrotem wracać rynki do góry, to oni najbardziej agresywnie zaczęli inwestować. Mogę powiedzieć, że no mój ojciec jest Chińczykiem. Niektórzy z naszych chińskich klientów tak naprawdę jakby zachowywali się, jakby trafili do kasyna. Tak agresywnie grali. Kiedy rynki poszły do góry, chcieli mieć udział w tym wzroście bardzo szybko. Na drugim miejscu są Stany. Nie są aż takimi ryzykantami, ale też pamiętają filozofię, że w długofalowo rynki finansowe zarabiają pieniądze, sprawią, że jesteś zamożny. Jak tylko zaczęły giełdę iść w górę, to zaczęli uczestniczyć. Natomiast w Europie jesteśmy dużo ostrożniejsi. Tak naprawdę nie wierzymy. Zawsze mówimy, idzie w górę, ale może to pójdzie w dół. Zwłaszcza w Polsce. Być może. Ja mieszkam we Francji i tam są najgorsi inwestorzy. Zawsze myślą, że wszystko się nie uda. Nigdy nie uważają, że coś się uda. Ale ważna rzecz, którą trzeba zapamiętać, jest taka. Długofalowo lepiej jest być optymistą niż pesymistą. Dziękuję za narysowanie tej perspektywy. Świetne obserwacje. I do pani Alicji Defratyki mam pytanie o już stricte polskich konsumentów. Jak w ogóle poradziliśmy sobie w pandemii, a może inaczej powinienem zapytać, dlaczego tak dobrze sobie poradziliśmy, co na to wpłynęło? To prawda, polska gospodarka poradziła sobie wyjątkowo dobrze w pandemii na tle innych, ale to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że właśnie te miliardy zostały wpompowane w polską gospodarkę, żeby firmy mogły utrzymać miejsca pracy i właśnie też posiadać te oszczędności. To wynika w dużej mierze ze struktury polskiej gospodarki. My jesteśmy gospodarką, która dużo produkuje. I jak popatrzymy też na udział eksportu w PKB, to on jest znacznie powyżej średniej unijnej i jest znacznie powyżej takich krajów jak Francja, Włochy czy Hiszpania. Tamte kraje są bardziej krajami usługowymi, turystycznymi. One zostały dużo mocniej dotknięte przez COVID i lockdown niż nasza gospodarka, gdzie eksport nawet w roku pandemicznym wzrósł. Tutaj przytoczę dane o prawie 4% względem 2019 roku. A w 2021 względem tego roku pandemicznego o prawie 24%. Więc udział tego eksportu w ogóle w PKB jest już na poziomie ponad 50%. I my jesteśmy kluczowymi producentami takich towarów właśnie jak AGD, pralki, lodówki, zmywarki. My jesteśmy czwartym eksporterem na świecie sprzętu AGD. My jesteśmy, wśród naszych hitów eksportowych są meble i wszelkie rzeczy do wyposażenia mieszkań. Oczywiście tutaj mamy też drób i różne produkty spożywcze, ale skupię się na tych dwóch kategoriach, bo one też były kluczowe dla w trakcie pandemii. Ludzie zostali w domach, nie wydawali pieniędzy właśnie na turystykę, nie wydawali pieniędzy na hotele, na restauracje, mieli faktycznie więcej pieniędzy. Nawet jak popatrzymy na dane, to stopa oszczędności w Polsce w roku pandemicznym była najwyższa od czasu wejścia do Unii Europejskiej. Natomiast teraz, tutaj państwo zaskoczę, znaczy albo może nie zaskoczę, teraz znowu jest na najniższym poziomie od prawie 30 lat w 2021, więc zakładam, że za 2022 będzie jeszcze gorzej. To jest najniższy wskaźnik ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, poziom oszczędności. Ale wracając do tego roku pandemicznego, mieli więcej pieniędzy i kupowali właśnie nowy sprzęt, bo siedzieli w domach, urządzali te mieszkania. Bo siedzieli w domach i urządzali mieszkania? Czy to było na zasadzie
idą złe czasy, więc ja kupię sobie ten nowy telewizor, czy pralkę, czy jakiekolwiek AGD teraz, bo zaraz mnie nie będzie na to stać. Nie, myślę, że akurat wtedy nie było tak wysokiej inflacji w roku 2020. Ta inflacja podwyższona zaczęła się w 2000... ale już tak chcę troszeczkę docenić polskiego konsumenta, że on jest taki przewidujący, mądry, czyta te wszystkie portale ekonomiczne i mówi, będą złe czasy, to ja sobie tam... Nie, myślę, że jednak to chodziło o to, że wszyscy przeszliśmy na tą pracę zdalną w tych początkowych miesiącach. I ludzie chcieli sobie też zmienić jakąś przestrzeń. I to nie chodzi tylko o Polskę, tylko o Europę, bo my jesteśmy tym kluczowym eksporterem tego sprzętu i tych mebli właśnie w Europie. Więc to nie chodzi tylko jak zachowywał się polski konsument, ale jak zachowywał się konsument w Niemczech, we Francji i w innych krajach. Tamte kraje od nas kupowały te meble, kupowały te pralki, ten sprzęt AGD i dzięki temu nasza gospodarka sobie dobrze poradziła. My też jesteśmy i to, że mamy tą gospodarkę opartą na eksporcie, na produkcji, w kilku dziedzinach jesteśmy naprawdę bardzo dobrzy i to może nam sprzyjać w przyszłości, bo my jesteśmy na przykład, naszym hitem eksportowym są, nie wiem czy Państwo wiedzą, akumulatory i cała ta branża automotive. Oczywiście my tutaj robimy te części, my się bardzo łatwo możemy dostosować do produkcji wszystkich tych części potrzebnych do przejścia na elektromobilność. Właśnie przez to, że u nas jest to zagłębie. No a jak to się przekłada na wszystkie dziedziny życia, my zawsze w takiej części, nie produkujemy Mercedesa, ale produkujemy akumulatory jakiejś części. Tak, ale nie mamy doskonałej drużyny, tylko mamy świetnych zawodników, którzy jeżdżą po Europie i grają znakomicie, a co do czego nie, to jest ale takie... Ale wbrew pozorom to nam dość się pomogło, bo ta gospodarka się rozwijała i to jak się tak mówi potocznie, że jesteśmy taką trochę montownią, to nie znaczy, że to jest coś takiego złego, dlatego że tam są naprawdę zautomatyzowane procesy. To już nie jest tak, że siedzą ludzie i zwijają, jak to niektórzy myślą, tylko naprawdę to są maszyny, to są nowe technologie, tak samo w produkcji żywności. Tam już następuje automatyzacja i to, że my jesteśmy dobrzy w, niekoniecznie w produkcji Mercedesów, ale w innych rzeczach, to jest nasz plus, powinniśmy się z tego cieszyć. Cieszymy się i w takim razie przechodzimy do rundy drugiej, bo chciałbym wybiec w przyszłość. Podsumowaliśmy nasze doświadczenia 2 lata i teraz pewnie wszyscy wyciągają notesy i będą notować, bo damy takie konkretne rady. Czego potrzebujemy, aby przeprowadzić transformację gospodarczą w kierunku sustainability? Pani Agnieszka Wolska, pani prezes, do pani pierwsze pytanie, czego potrzebują banki, aby aktywnie w tej transformacji uczestniczyć? Dobrze, to ja tylko zanim odpowiem na pytanie, to ja zaznaczę, że z nami na sali jest Jarek Rot. Jarek, pokaż się może. To jest dyrektor wykonawczy banku, który jest odpowiedzialny właśnie za sustainability. W związku z tym, gdyby Państwo mieli jakiekolwiek pytania, to ja rzucam Jarka na pożarcie. On sobie świetnie z tym poradzi. A teraz odpowiadając na pana pytanie. Dotknęłam trochę tej nierównowagi, niepewności regulacyjnej, kiedy mówiłam na początku i to jest de facto ten pierwszy warunek, którego banki potrzebują, czyli spokoju regulacyjnego. Ten sektor bankowy w Polsce, on sobie naprawdę świetnie daje radę i on naprawdę umie sam zarządzać sobą i swoim kapitałem i swoim PNL-em. Tylko niech nam regulator przestaje dokładać już walizki do niesienia na grzbiecie, bo jest ich dużo, bo jest ich podatek bankowy, który jest typowy dla Polski. Są teraz wakacje kredytowe, które, no umówmy się, w ciągu roku z sektora bankowego zniknęło ponad 20 miliardów, czyli to tak jakbyśmy zlikwidowali średniej wielkości bank. To tyle zostało wymiecione przez wakacje kredytowe i zobaczymy, co jeszcze będzie, biorąc pod uwagę sezon polityczny, który mamy. No i oczywiście jest IPS i zmiana WIBOR-u, czyli to są rzeczy, które nie pomagają bankom. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak jak banki liczą, to banki liczą, że do 2030 roku to ta skala wydatków na transformację energetyczną to sięga 300-350 miliardów euro. Ergo duża część z tego będzie musiała zostać poniesiona przez sektor bankowy, bo tego przedsiębiorstwa same nie udźwigną. I żeby tak się mogło dziać, no to my musimy mieć po prostu kapitały, musimy mieć zyski do tego, żeby prowadzić akcję kredytową.
I to jest dla nas, bym powiedziała, podstawowy warunek. Druga rzecz, no to to jest regulacje jeszcze, jeżeli chodzi o samą tą kwestię sustainability. Na razie mamy cele, wiemy, co chcemy zrobić, gdzie chcemy dojść, ale nie wiemy, jak i w jakim tempie i jak to tempo się rozkłada na przedsiębiorców i na poszczególne, że tak powiem, strony w tym całym społeczeństwie. Ergo chcemy coś robić na rynku, który nie ma super uregulowanych zasad i każdy rozumie to trochę inaczej. Tak dla przykładu jest 160 agencji ratingowych, które dają ratingi tak zwane zielone. Nie ma wspólnych mianowników na to. Gdzie jest green, gdzie jest greenwashing? Granica jest bardzo cienka. I tutaj na pewno ta stabilność regulacji by nam pomogła. I trzecia rzecz, no to jest oczywiście sytuacja z mniejszymi przedsiębiorstwami, gdzie tutaj potrzebna jest rola państwa. To jest obszar, gdzie są potrzebne subsydia, gdzie jest potrzebna edukacja, gdzie są potrzebne programy, powiedzmy, bardzo strukturalne po to, aby rzeczywiście to w gospodarce się przyjęło. Na szczęście ta edukacja wchodzi. Ostatnio nawet z kimś rozmawiałem z sektora bankowego o tej edukacji młodych ludzi. Tam chodziło oczywiście w naszej rozmowie o oszczędzanie, o różne, żeby nie było takiej sytuacji, że ostatnio żartobliwie, ale jednak córka wysłała mi takiego mema 18-letnia, na której jest pytanie, gdzie trzymasz pieniądze, w gotówce czy na koncie, w pamięci. Młodzi sobie takie memy wysyłali, ale dobrze, że ta edukacja do szkół weszła, bo jej brakowało. Jak ja pamiętam swoje czasy, to tam w ogóle o takich rzeczach nie robiłem. Znaczy, moim zdaniem tej edukacji w szkołach jeszcze nie ma o sustainability, natomiast też jak my robimy ankiety wśród swoich klientów, tylko może jedno zdanie. 70% naszych klientów w ogóle mówi, że ESG ich nie dotyczy i nie chcą z nami na ten temat rozmawiać. To jest problem państwa, to jest problem dużych firm, to jest problem Unii Europejskiej, to nie jest ich problem. To jest wyścig pomiędzy krótkoterminowym wzrostem i zyskiem, a długoterminową strategią. Dziękuję pani prezes. Pytanie do pana Edmunda Singa. Czego potrzebuje światowa gospodarka, żeby przejść tę transformację płynnie, może bezboleśnie? Pewnie się nie da bezboleśnie całkowicie, ale czego potrzebuje? Prosta odpowiedź jest taka, że no nie ma, żeby takich rozwiązań, żeby były bezbolesne. No nie musimy cierpieć, ale musimy się dostosować do sytuacji. Częścią tego jest zrozumienie naszej odpowiedzialności. Nie rząd, my musimy ponosić odpowiedzialność. Jeżeli chcemy wierzyć w to, że nasze dzieci będą miały przyszłość, jeżeli wiemy w globalne ocieplenie, jeżeli się nie zmienimy, to my musimy się zmienić. My musimy mieć na myśli tą naszą odpowiedzialność. Pomyślmy w ten sposób. Zużycie energii w Europie i na świecie jest ogromne i wzrasta co roku. Dosłownie co roku. Nawet zapotrzebowanie na ropę wzrasta co roku. Dwa lata w tych ostatnich 40 to może była inna sytuacja. To są wszystkie działania związane z odnawialnymi źródłami energii, ale cały czas to zapotrzebowanie rośnie. Nie tylko ze względu na Stany Zjednoczone, Indie i Chiny. I cały czas będzie to się kontynuowało, jeżeli się nie zmienimy. Pierwsze, łatwiej jest zaoszczędzić energię niż ją wytworzyć, więc zwrot z inwestycji, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną, jest znacznie wyższa niż budowanie nowej elektrowni, wszystko co jest z tym związane. Łatwiej jest oszczędzać niż wytwarzać. Mieszkam w Paryżu, biorę taksówkę z mojego mieszkania na lotnisko. Rano jest ciemno, a wszystkie światła we wszystkich budynkach były włączone, a nikogo w środku nie było. No tak, edukacja po raz pierwszy. Wszyscy muszą być odpowiedzialni. Edukacja jest kluczowa.
My musimy, oczywiście na pewno będziemy musieli poświęcić pewne rzeczy, ale to nie jest nic złego. Na przykład ponad 50% wszystkich podróży samochodem to jest 3 kilometry, dystans 3 kilometrów, dosłownie. Tacy jesteśmy leniwi. To są 3 kilometry. Proszę Państwa, to jest niedorzeczne. Przecież można się przejść te 3 kilometry. Można przejść rowerem, podjechać autobusem albo elektrycznym rowerem, jeżeli jesteśmy tak już leniwi. Naprawdę mamy bardzo dużo rozwiązań, które nie są drogie, a one nie wiążą się z wykorzystaniem ropy czy diesla. Druga rzecz. Jak mówimy o transformacji energetycznej, chcemy oczywiście odejść od gazu i węgla, to jesteśmy przyzwyczajeni do taniego gazu, jesteśmy również przyzwyczajeni do wódki, do taniej wódki. Chcemy tej taniej ropy z Rosji, teraz jej nie ma, więc teraz my musimy się zmienić. Myślę, że zmienimy się z odnawialnymi źródłami energetycznymi, z energią atomową. Będziemy mieli po prostu inne rozwiązanie, żeby odejść od paliw kopalnych, ale musimy podejść realnie. To zabierze nam trochę czasu, ale jeżeli nie zaczniemy, to nie będziemy mieli tego rezultatu. Ale my przede wszystkim musimy przyjąć na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie zmian. Naprawdę zgadzam się z panem, czy skończył pan, skończył Akademię Fizyczną. Zdecydowanie lubię tą metaforę, którą pan tutaj przytoczył. I teraz pani Alicja Defratyka, te nawyki, edukacja jedno, ja się zgadzam, że my powinniśmy zmienić swoje nawyki i w oszczędzaniu, więcej się ruszać, zdrowiej jeść, to łatwo powiedzieć. Jak na którejś konferencji, chyba na naszej agrokonferencji, chyba rok temu to mówiłem, że ja się nie do końca zgadzam z tym, żeby zrzucać odpowiedzialność za zdrowe żywienie na konsumenta. Że jak się wchodzi do sklepów, to tam jest tyle cukru na półkach i soli, że my jesteśmy z natury słabi. To jest tak jak prowokowanie kiedyś przez niektóre służby do popełnienia, to jest, wiecie, jak człowiek jest wystawiony na taką próbę, to zachowuje się, czasami ta słabość dochodzi do głosu. A jak jest z inflacją i nawykami konsumenckimi w takim razie? Dużo się dzieje. Dobrego czy złego? I dobrego, i złego. Natomiast faktycznie inflacja jest bardzo odczuwalna dla wszystkich. Widzieliśmy, że te ceny żywności mocno rosną. Rosną wszystkie ceny, ale to, do czego pan nawiązał na poprzednim wystąpieniu, że tutaj powinniśmy się może cieszyć, że troszkę ta dynamika inflacji się obniżyła. No to jest taki chwilowy pewnie spadek. Widzieliśmy te dane, które były prezentowane w pierwszej części, że niestety czekają nas gorsze czasy, szczególnie jeżeli chodzi, wydaje mi się, o żywność. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w listopadzie wzrosły o prawie 23% w stosunku do listopada ubiegłego roku, a w ciągu miesiąca o 1,6%. To jest dużo, to jest naprawdę dużo, to jest naprawdę odczuwalne przez wszystkich Polaków. I to nie jest też tak, że odczuwają tylko najbiedniejsi, ale faktycznie najbiedniejsi odczuwają to najbardziej, ponieważ gospodarstwa domowe biedniejsze wydają większą część swojego budżetu domowego właśnie na żywność. Nawet w takich gospodarstwach emerytów i rencistów na żywność wydaje się ponad 28%, a w gospodarstwach ogółem około 26% na żywność. Więc widzimy, jak znaczący udział stanowi to w budżecie domowym. I teraz, jak mamy tak wysoką inflację, bo niektórzy mówią, że tą inflację odczuwają znacznie powyżej tego, co prezentuje GUS. I faktycznie tak jest, bo każdy ma swoją odczuwalną inflację w zależności od tego, co kupuje. Tutaj też nawiążę do przedmówcy a propos jeżdżenia samochodem i przestawienia się na taki tryb eko. Ja nie mam samochodu, jeżdżę komunikacją albo chodzę na piechotę, więc ja nie odczuwam wzrostu cen benzyny tak jak pewnie ktoś, kto samochodem jeździ. Ale i tak samo jest z produktami żywnościowymi. W zależności od tego, co kupujemy, jakie mamy nawyki. Inaczej podrożał chleb, inaczej wzrosły ceny makaronu, ryżu. I ta inflacja będzie powodowała, że ludzie, ci, którzy mają naprawdę mało pieniędzy, którzy naprawdę żyją od pierwszego do pierwszego, oni będą musieli kupować produkty tańsze.
czyli oni będą szukali tego, co jest w sklepie najtańsze. Oni też będą działali trochę w rytm promocji. Pewnie państwo też pewnie po sobie też widzą, że idą do sklepu kupić banany, które akurat tego dnia są bardzo drogie, a są bardzo tanie mandarynki, więc pewnie wezmą mandarynki. I myślę, że sporo osób w rytm takich promocji będzie działało, będzie kupowało te tańsze produkty, ale to, co też można zauważyć, że ceny najbardziej wzrastają na tych produktach najtańszych i najbardziej podstawowych. Też ostatnio pojawiły się takie wyliczenia profesora z SGH, który badał, jak zmienił się koszyk tych produktów najtańszych, najbardziej podstawowych, niezastępowalnych, czyli mleko, chleb, nabiał, i wyszło, że w ciągu roku inflacja na tych samych produktach, tych najtańszych, niezastępowalnych, to jest w okolicach 50%. Osoby, które widzą, że ceny wzrastają, prawda, będą zmieniały swoje nawyki konsumenckie, bo tak jak mamy też te dane dotyczące inflacji i GUS je podaje jako ten średni koszyk, on wylicza mniej więcej, co ludzie kupują w danym roku. Więc myślę, że ten koszyk, on też nie odzwierciedla tak dokładnie tego, co my teraz kupujemy, bo my się dostosowujemy do tego, co jest na przykład tańsze, co chcemy kupić. Ale też jest druga rzecz. Te produkty droższe, które właśnie były eko, które były takie z tej górniejszej półki, one były zawsze droższe, ale ich ceny nie rosną już tak bardzo, bo oni mieli ten zapas, właśnie szli na większej marży. Państwo też wiedzą, że te produkty, gdzie większej marży, jak pani dyplomatycznie to ujęła, te produkty eko, chyba jeszcze za czasów Business Insidera, tak, kiedy byłem redaktorem naczelnym, robiliśmy jakieś doświadczenie, pokazując, na jak producenci żonglują sobie tą nazwą eko. Nie, jak jest eko, to jest... To jest na osobny panel. Tak, to jest na osobny panel. Ale te produkty w ogóle z takiej wyższej półki, tam te ceny nie rosną tak bardzo. Jak państwo popatrzą, nawet idąc do sklepu na takie podstawowe rzeczy, przykładowo ser. Cena sera bardzo wzrosła, takiego najtańszego, ale powoli już te ceny tych najtańszych produktów, które wzrosły bardzo, zaczynają się powoli zbliżać do tych cen produktów bardziej takich właśnie, które były wcześniej droższe, które nie rosną tak bardzo. Więc jest też szansa na przechwycenie części klientów, tych, którzy wcześniej byli przyzwyczajeni do jakiejś konkretnej marki, która nagle zaczęła bardzo drożeć, że przeskoczą o tą troszeczkę półkę wyżej, jeśli ich stać oczywiście, no bo ta różnica w cenie między tymi produktami nie będzie taka duża. Więc tutaj będzie szło trochę dwutorowo. Niektórzy, jest szansa na przechwycenie trochę tych konsumentów, którzy jeszcze te zasoby mają, bo ta różnica w cenie między jakimś lepszym mlekiem a takim najtańszym już powoli będzie tak minimalna, że może faktycznie ktoś stwierdzi, że dobrze dopłacę te 50 groszy czy złotówkę. Ja nie mam z tym problemu. Ja nie mam z tym problemu. Ja mam z tym problemu, że ja chcę wiedzieć, że to jest naprawdę eko. I, tak. I o to mi chodzi, mówiąc o... Bo ja nie mam z tym problemu. Pewnie należy do tego rodzaju klienta, który wchodzi do sklepu i zbytnio się nie zastanawia, bo musi kupić te produkty i takie kupi. Wolę dopłacić więcej, ale mieć pewność, że one są naprawdę... No oczywiście, ale to też właśnie pewnie na osobny panel, jak to wszystko jest realizowane. Tak, nie zdążymy, bo patrzę też na zegar. Ale powiem jeszcze o tych zmianach konsumenckich. To jak w pierwszej części powiedziałam, że ludzie kupowali te pralki, lodówki, te meble, to teraz właśnie przy tak wysokiej inflacji... Te rzeczy będą tymi, z których ludzie będą rezygnować. Nie będą kupowali tych najdroższych rzeczy. Raz, że już dużo rzeczy zostało kupionych w tym okresie pandemii. A dwa, w momencie, kiedy jest tak wysoka inflacja i ludzie borykają się z wyższymi ratami kredytu, nie wiedzą, jak to będzie w kolejnych latach, no bo wszyscy oczekują, że ta inflacja nadal będzie na wysokim poziomie, to będą rezygnowali właśnie z tych takich dóbr trwałego użytku, takich droższych, bo będą musieli mieć tą pulę właśnie na żywność, utrzymanie mieszkania i leki. Dziękuję bardzo i musimy przejść do trzeciej rundy, bo już patrzę na zegar, niewiele czasu zostało, a teraz czeka nas runda trzecia. To samo pytanie do wszystkich kieruję. Zacznijmy od pani prezes Agnieszki Wolskiej. Trzy rzeczy, które będą charakteryzować życie gospodarcze przez kolejny rok. To trudno wróżyć z fusów, ale to mogę powiedzieć o swoich subiektywnych odczuciach. I według mnie to będzie zmienność, elastyczność i odwaga. Odwaga kogo? Odwaga do podejmowania, bo to jest, ciąg logiczny jest taki. Zmienność w otoczeniu makro, mikroekonomicznym,
elastyczność w dostrzeganiu nowych rozwiązań i w ogóle w absorbowaniu tych zmian i nowej rzeczywistości i odwaga w podejmowaniu decyzji, aby to, jak do tej pory robiliśmy, zmienić i robić coś inaczej. Czyli odwaga do podejmowania decyzji. Tak. Super. A to Grzegorz Kozieja w swoim wystąpieniu wspominał o tym, że będzie coraz wyraźniejsza, jeśli Grzegorz dobrze cię zrozumiałem, coraz wyraźniejszy trend podejmowania odpowiedzialnych decyzji przez jednostki. Przez pojedynczych ludzi. I teraz, bo to jest to, czego mi brakuje w tej całej transformacji. Jak ja patrzę na transformację i odnośnie energetyki, i w ogóle naszych zachowań, brakuje mi dzisiaj liderów. Liderów? Liderów, tak. Że autorytetów, liderów. Że my mamy bardzo dużo, my się kłócimy, my patrzymy na ludzi i im nie wierzymy. Mówimy, to jest, mamy kryzys mediów, kryzys zaufania. Tutaj oczywiście na scenie siedzą liderzy, którym wierzę. Tak, tylko ja mówię o odbiorze medialnym społeczeństwa mniej uświadomionego niż państwo. Bo do przeciętnego Kowalskiego wiedza dociera przez media, przede wszystkim czasami tabloidowe i tak dalej. Nie? I wydaje mi się, że mamy kryzys. No tak, ale to sprowadza się do hasła początkowego, czyli edukacja i jeszcze raz edukacja. Zmienność, elastyczność, odwaga w podejmowaniu decyzji. Mamy trzy takie rzeczy. Edmund Schink. Jeszcze raz powtórzę pytanie. Trzy rzeczy, które będą charakteryzować życie gospodarcze przez kolejny rok. Trzy rzeczy. Po pierwsze, gospodarka cyrkularna. Nie kupuj nowego. Podam przykład. Spotkałem analityka, rozmawialiśmy na wakacjach, spacerowaliśmy. Powiedział, że jest analitykiem telefonów komórkowych i półprzewodników. Powiedział, nie kupuj niczego nowego. Mówimy o iPhone'ach. To jest mój, ma chyba cztery, mój tu jest cztery modele starszy. Nie kupuj nic. Wszystkie są naprawdę takie same. 11, 12, 13, one mniej więcej są takie same. One troszkę inaczej wyglądają na zewnątrz, ale mniej więcej to jest ciągle ten sam telefon. Czyli jak chcecie telefon, to kupujecie dziesiątkę używaną. Ale ten nie jest aktualizowany na przykład od pewnego czasu. I będzie tak, że jak nie jest aktualizowany, to mi przestaną te aplikacje wszystkie działać. Nie będzie hulać tam ten telefon tak jak... Nie, on będzie zdecydowanie. Będzie. Tak, zgadzam się, ale można to przeskoczyć. Okej, może model 10, tak, ale czy już dwa? Maybe model 10, but... Dobrze, to mamy gospodarka w obiegu zamkniętym, to jest pierwsze. Drugie. Druga rzecz. Infrastruktura. Przy takich dużych zmianach strukturalnych, jeżeli mówimy o energii, o inflacji, o naszych zachowaniach konsumenckich, musimy mieć nową infrastrukturę. Nie doszacowaliśmy tej infrastruktury w Europie przez ostatnie 10 lat. Teraz musimy zmienić nasze podejście, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii, o efektywność, o magazynowanie, o transport. Nawet takie rzeczy jak ścieżki rowerowe, po to, żeby ludzie mogli dojeżdżać rowerem do pracy, a nie samochodem. Takie rzeczy. Tutaj jeszcze jest bardzo dużo działań, które możemy wprowadzić i zainwestować. To są kluczowe obszary, gdzie rzeczywiście inwestorzy mogą zarobić, jeżeli chodzi o produkcję różnych dóbr. A kiedy łatwo było różnych rzeczy znaleźć na rynku, dzisiaj, jeżeli chodzi o surowce, są niedobory, więc musimy na to spojrzeć. Jeżeli nawet inwestujemy w nową produkcję, to zabierze nam to 2 czy 3 lata, aby uzyskać nowy produkt. A więc naprawdę zabiera nam to dużo czasu, zanim widzimy ten końcowy produkt. To jest 2-3 lata minimum, więc za 3 lata będzie to świetny czas na produkcję różnego rodzaju żywności, napojów. Można będzie wtedy uzyskać naprawdę bardzo duże zyski z tej produkcji. I to się nie zmieni przez następne 2-3 lata. Na pewno nie tak szybko. To będzie druga rzecz. I trzecia rzecz.
Mieliśmy bardzo trudny rok 2022 dla inwestorów. Prawie wchodzimy w 2023 z większymi możliwościami, jeżeli chodzi o inwestycje. Nie widzieliśmy tego przez ostatnie 2-3 lata, więc zaobserwowaliśmy takie resetowanie naszych działach i dzisiaj patrzę na różne aspekty, produkty,